Pamiętam, jak słyszałem w czasie prywatnych rozmów zarzut, że nie zawsze można być krytycznym, że czasem trzeba też być konstruktywnym. Cóż, to właśnie negatyw był pozytywny, ta świadomość nie pójścia dalej, odmowa. Istotą teorii krytycznej jest naprawdę nieubłagana analiza tego, co jest. Leo Löwenthal. Wywiad z Leo Löwenthalem, rok 1981. Leo Löwenthal, niemiecki socjolog i marksista, był związany ze szkołą frankfurcką, chociaż zaliczał się w niej raczej do drugiego szeregu intelektualistów. Rozpoznawalnością i liczbą bestsellerowych pozycji książkowych z pewnością przewyższyli go Horkheimer, Adorno czy Marcuse. Warto jednak wspomnieć o tej postaci. W wywiadzie udzielonym w 1981 roku Löwenthal w bardzo przystępny sposób, bo na przykładzie anegdoty z własnego życia, wyjaśnił istotę teorii krytycznej. Stwierdził bowiem, że podejście krytyczne tak naprawdę odrzuca jakiekolwiek konstruktywne działanie obliczone na poprawę bieżącej sytuacji. Chodzi jedynie o odmowę, o ciągłą krytykę, o nieubłaganą analizę rzeczywistości i wynajdowanie w niej kolejnych problemów. To jest pozytyw, świadomość, że trzeba zniszczyć zastany system, aby na jego gruzach zbudować nowy. Opisana mentalność jest prostą kontynuacją strategii Karola Marksa, z tym, że zawoalowaną i uwznieśloną filozoficznymi dywagacjami. Nie chodzi bowiem o to, aby robotnicy czy współcześni proletariusze, feministki, młodzież, studenci, geje, uchodźcy, transdzieci itd. poprawili swoją sytuację i mogli funkcjonować w społeczeństwie. Gdyby tak było, Marx popierałby reformy gospodarcze albo chociażby związki zawodowe. On natomiast potępiał Socjaldemokratyczną Partię Niemiec za odejście od taktyki rewolucji zbrojnej i to wielokrotnie. Obecnie ideolodzy nie mają interesu w tym, aby kobiety dobrze współpracowały z mężczyznami. Taka sytuacja nie rodzi konfliktów, a na pewno nie takie, które umożliwiłyby destabilizację systemu i przejęcie władzy. Z tych samych przyczyn postulaty LGBT nie skończą się na związkach partnerskich czy adopcji dzieci. Nie skończą się dopóki nie dojdziemy do temperatury wrzenia. Dźwignią rewolucji jest nierozwiązywalny konflikt. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Serdecznie zapraszam na mój blog www.młotnamarksizm.pl, na którym publikuję swoje felietony, opracowania i analizy. Ponadto zachęcam do wsparcia naszego projektu budowy Encyklopedii Antykultury, który realizujemy oddolnie dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu sympatyków. Szczegóły na stronie bloga oraz w opisie pod filmem.